Aniela Jany, Rozmowy o Śląsku. Zapraszam na nowy cykl odcinków Pamięć i tożsamość regionalna. Nasz region, Górny Śląsk, tak bardzo doświadczony przez burzliwe dzieje, jest niezwykle bogaty kulturowo, a jego mieszkańcy dumni ze swojej regionalnej tożsamości. Język i tradycje są głównymi elementami kultury śląskiej. Dzięki nim każda Ślązaczka i każdy Ślązak pamięta o swoich korzeniach i pochodzeniu. W naszych rozmowach nie będzie tradycyjnych wyszkupków, barburki, niedzielnego obiadu, trzaskania porcelany. Tych tradycji, które są najbardziej u nas popularne. Skupimy się raczej na ludziach, którzy tworzą naszą rzeczywistość, którzy swoimi działaniami dążą do zachowania dziedzictwa. Wskażemy też wiele atrakcji czy miejsc godnych odwiedzenia w naszym ciągle rozwijającym się regionie. Prezes Stowarzyszenia Nasz Chorzów, inicjator uchwały dotyczącej tragedii górnośląskiej roku 1945 oraz powstania pomnika upamiętniającego te wydarzenia w Chorzowie, społecznik, regionalista, dla którego bardzo ważne są śląskie wartości, szacunek dla historii Śląska i, jak sam mówi, chce dbać o historię, ale myśląc też o przyszłości. Jerzy Bogacki, to jego zaprosiłam do kolejnego wywiadu w ramach Rozmów o Śląsku, pamięć i tożsamość regionalna. Zapraszam. Jest pan aktywnym regionalistą. Środowisko to jest zróżnicowane i czasem, można powiedzieć, podzielone. Proszę więc wskazać, czy jest coś, co łączy regionalistów? Co łączy regionalistów? No, znajdujemy się w Chorzowie. Łączy nas tragedia górnośląska, między innymi. Dlatego znajdujemy się pod Zakładem Ubezpieczeń Społecznych w Chorzowie, który w latach 39-45 był siedzibą gestapo. Od 45 do późnych lat 50 Urzędem Bezpieczeństwa Publicznego. Tragedia górnośląska, która zapisała się na Śląsku, jest elementem, który łączy wszystkie środowiska regionalne i akurat w tym miejscu ma powstać tablica ofiar tragedii, której w Chorzowie w tej chwili nie ma, o którą ja jako Jerzy Bogacki wraz z moimi kolegami z Towarzystwa Społeczno-Kulturalnego Niemców walczymy od już prawie 10 lat. Niestety z marnym skutkiem. Nie ustajemy jednak w staraniach, żeby ta tablica w tym miejscu powstała. Ofiary totalitaryzmu muszą być uhonorowane. Jest pan działaczem społecznym, prezesem Stowarzyszenia Nasz Chorzów, politykiem, regionalistą, człowiekiem czynu. Jakie inicjatywy są podejmowane przez środowisko, które pan reprezentuje? W których z tych inicjatyw jest pan zaangażowany? Proszę Państwa, od ponad prawie 30 lat jestem zaangażowany w działalność społeczną na terenie mojego miasta Chorzowa, ale również województwa. Wspierałem i organizuję różnego typu imprezy i okolicznościowe oraz imprezy, które stanowią pewną wartość, jeżeli chodzi o pamięć o tradycji, o tym, co w Chorzowie jest ważne i o osobach, które tworzyły historię tego miasta. Moja działalność na terenie miasta jako człowieka, który organizuje te imprezy, działa w ten sposób, że my promujemy śląskość, promujemy osoby, które są ważne dla nie tylko naszego miejsca w Chorzowie, ale również dla
dla naszego regionu. Jako prezes Fundacji Silesia organizowałem Kamraty Śląskiej Gotki. To jest wyróżnienia dla wszystkich osób, które promują Śląsko-Gotka, które godają na co dzień i które swoim godaniem ośmielają innych. Dostałem wyróżnienie zasłużone dla województwa śląskiego za tą moją działalność, również za innego rodzaju inicjatywy Tyta do Pierszoka. Przygotowałem również dokument w programie ASOS, Aktywność Społeczna Osób Starszych, 10 najwybitniejszych Ślązaków. Ten program i te zdjęcia przygotowała moja zaprzyjaźniona organizacja i tutaj pokazaliśmy naprawdę kawał historii Chorzowa. To, nie ukrywam, jest dla mnie bardzo ważne, tak jak inne inicjatywy, coroczna msza święta z okazji uczczenia tragedii górnośląskiej. Byłem również inicjatorem uchwały tragedii górnośląskiej w naszym mieście. W zeszłym roku, 2020, 75. rocznicę tragedii górnośląskiej, duży koncert w Filharmonii w Katowicach, Pro Memoria, który miał uczcić te ofiary, ale czcimy te ofiary co roku i jeszcze raz powiem, znajdujemy się pod Zakładem Ubezpieczeń Społecznych, którym niestety do tej pory żadnej tablicy ofiar tragedii nie ma. Inne moje inicjatywy możecie Państwo znaleźć na mojej stronie, ale również na stronach Fundacji Silesia i Stowarzyszenia Nasz Chorzów oraz Partii Ślązoki Razem, której jestem członkiem i członkiem zarządu i człowiekiem, który w tej chwili bardzo angażuje się w spis powszechny. Rozumiem, że w spisie powszechnym w rubryce Narodowość wpisze Pan Śląska. Czy to tylko manifestacja tego, co Pan czuje, z czym Pan się identyfikuje, czy też coś więcej? Jaki sens ma dziś walka o uznanie odrębnej narodowości śląskiej? No, szanowni Państwo, nadchodzi jedna z najważniejszych dat w naszej historii, kolejna. 1 kwietnia rozpoczyna się Narodowy Spis Powszechny. Zadeklaruje narodowość i język śląski. Czemu to zrobię? Ponieważ to jest nasz obowiązek. To jest nasza tożsamość. To jest nasza historia. To jest wszystko to, co charakteryzuje Ślązoków. To jest wszystko to, co po naszych rodzicach, naszych przodkach przejęliśmy i do czego jesteśmy zobowiązani kultywować, pamiętać i przekazywać również młodym osobom to, co myśmy otrzymali od naszych rodziców. Historia naszego regionu jest historią trudną. My nie chcemy, żeby cała Polska rozumiała ta historia, ale chcemy, żeby miała do niej szacunek i żeby miała szacunek do nas. Tak jak my mamy szacunek do wszystkich innych narodowości, regionów, państw. Uszanujemy wszystkich, ale chcemy, żeby szanowano również nas. Za tym przemawia moja deklaracja i za tym również w ten sposób będę realizował się jako obywatel, lojalny obywatel państwa polskiego, narodowości śląskiej, godający na co dzień. I ja myślę, tak jak większość z Was, my w domu godumy, więc to jest nasz język. To jest nasz język serca. Musimy zawsze o tym pamiętać i w tej sytuacji, w której teraz jesteśmy, musimy to jasno i wyraźnie zadeklarować. W poprzednim spisie, przed 10 laty, niespełna 400 tysięcy mieszkańców Górnego Śląska zadeklarowało wyłącznie narodowość śląską. To oznacza mniejszość w skali kraju, ale także regionu. Jak Pana zdaniem będzie w tym roku? Jeśli ta liczba będzie większa, to co się zmieni? Proszę Państwa, spis powszechny unaocznił jedną rzecz. Narodowość śląska to jest największa mniejszość, która jest nieuznawana, ponieważ pytania do spisu zostały tak skonstruowane, że narodowość śląska nie jest wymieniana. Nam jest z tego powodu, mnie osobiście, bardzo przykro.
Wszystkie środowiska śląskie skonsolidowały się mimo różnic w poglądach na tematy inne w tej akurat sprawie z PiS-u mówią jednym głosem. Chcemy, żeby narodowość śląska wybrzmiała. Ja już pomijam ilość osób, które będzie deklarowało. Dla nas narodowość śląska jest takim stanem ducha i chcemy, żeby narodowość śląską deklarowali wszyscy ci, którzy się czują Ślązokami. Ale uważamy, że niewiele to zmieni. Mogę być tutaj pesymistą, ale niewiele to zmieni w tej narracji, którą pokazuje wielka polityka i pokazuje centrala w Warszawie. Dlatego, że państwo nasze chyba jeszcze nie jest gotowe na przyjmowanie mniejszości narodowych i etnicznych w pełnym tego słowa znaczeniu. Nie jest po prostu gotowe. I ja myślę, że zachęcając wszystkich do deklarowania, będziemy mieli spokojne sumienie. Zrobiliśmy wszystko, co można było zrobić w tej chwili, ale nie możemy wpadać w taki nastrój minorowy, że jak my właściwie nic to nie zmieni. No, zmieni wiele. Myślę, że zmieni nasze samopoczucie, jeżeli jesteśmy razem, jest nas wielu. Jeżeli mówimy jednym głosem, czujemy, że mamy siłę, a ta siła przełoży się na głosy w wyborach. Regionaliści mieli potężny potencjał i ten potencjał w pewnym momencie trochę zginął. Ja myślę, że jest szansa, żeby on znowu wrócił, a śląskie środowiska się zjednoczyły i w kolejnych wyborach samorządowych, ale również w wyborach do parlamentu i senatu powiedziały o tym, że Ślązacy istnieją, Ślązacy żądają swoich praw i Ślązacy potrafią racjonalnie wykorzystać tą szansę, którą im chcemy dać, którą państwo nasze chce nam dać. Dziękuję bardzo.